Cześć, witam was wszystkich. Dzisiaj na tapecie mamy Medal of Honor Warfighter. Jest to oczywiście kontynuacja Medal of Honor z 2010 roku. I zobaczymy sobie tutaj fragment kampanii, bo oczywiście wszystkich misji wam nie pokażę, bo niestety gra jest niedopracowana. Bo w trakcie misji, czy tam podczas przetywania się, jest po prostu się minimalizuje. W pasku nie widać żadnej ikonki medala i po jakimś czasie się znowu włącza. Po prostu magia. Więc misje, które od początku do końca będą działać dobrze, to wam je zaprezentuję, a te, co są zjebane, czy tam pobugowane, tych wam nie zaprezentuję. Jest tu w medalu oczywiście parę fajnych misji. Spróbuję wam je pokazać. Pogoda jak zawsze mają chujową oni. O, na samym początku zawsze myślałem, że to łódź podwodna się wynurza, a to ich berety. Trochę mi śmiech to później wziął, ale... Okej, mam oczywiście edycję przedpremierową. Polską wersję językową. O, uderzyłem się w coś. Dobra, chłopaki, nie możecie tej dupy wyłazić. Gra jest oczywiście zrobiona na silniku Frostbite 2 z Battlefielda i z Need for Speeda Most Wanted dwójki. Voodoo, jesteśmy na brzegu, kierujemy się do celu. Czekajcie w punkcie no, pierwsza misja jest bardzo proste. Przekozaczona, kurde. Znaczy no, efekciarska, o. Przypomina bardzo misję z Call of Duty, ale niestety medal aż tak długo nie ciągnie tych swoich misji w takim tempie. Później oczywiście wszystko zwalnia, ale... Ale początek jest dosyć fajny. Dobra, podłóżmy bombę. Okej, teraz się ładnie schowamy. Dobra, nie pierdolcie taliby jechać, fuj. Ile będę czekał? Okej. No spoko, teraz będziemy zaraz robić restart całego portu. Dawaj. Najpierw malutki wybuch. Aż tu rozpierdol na maksa. Oh fuck. Ale to jest bardzo. Dobra. Wracamy do akcji. Wow, chciałem by gościa strzelać, a tu. Dobra, spalił się. Srał go pies. Temu nie będziemy pomagać, niech się ze srańce palą. Ktoś jeszcze do mnie strzela? Tak. Ktoś tu strzelał do mnie, albo mi się zdawało. Ruchy, ruchy. Ile będę czekał? Wyważaj to ze strony drzwi. Dobra, poprosimy go o amunicję. Ładny mostek nam się zrobił. Droga nas prowadzi. Ciekawe, czy są jakieś znajdźki. Chyba nie będzie, ale... Możesz pysk. No, spoko, tylko że tu jest... No, bierz tego smawa. Nie dostał. Aj, zasraniec. Kurda, mam zeza. Co, no centralnie dostać? Oto. Kurda, trochę dziwnie to wygląda. Dostał z RPGa i jeszcze jest praktycznie cały. Trudno tak miało niby być. Coś się porobili. Rozpierdol i teraz czas pieprzać.
zaczyna się z niezłym kopem. Później niestety troszkę zwalnia, ale jest parę fajnych misji. Właśnie. Medal of Honor Warfighter. Dobrze to znam. Składasz milion obietnic. Robisz pewnie nadzieję, a jak zaczynamy planować, odbierasz do telefonu i znikasz. To nie tak. Lena. Nasz główny bohater. Tak, rob, łamki, rob. Czemu się rozłączyłaś? Jadę autem. Był tunel. Prowadzisz i rozmawiasz. Ona jest w wozie? Nie prowadzę. To kto prowadzi? Ojciec. Następne pytanie. Przepraszam. Tak, tak. Jak zawsze. Nie chcę wojny. Ty dla niej żyjesz. Mother to Dusty. Co to za cyrk z tą waszą operacją? Diabli wiedzą. Normalna pirotechnika. Ani się obejrzeliśmy, a z nieba zaczęły spadać kontenery i zaatakował nas śmigłowiec. I nie była to raczej straż portowa. No racja. W Eterze zrobił się szum od Manili po Afrykę Wschodnią. Wkurzyliście kogoś tym pokazem fajerwerku. Wiadomo kogo? Lista jest długa, brachu. Może zrobicie przysługę chłopakom z OGA i pokręcicie się po porcie, żeby ją trochę skrócić. To nie leży w naszej kompetencji, Dusty. Góra musiałaby coś takiego przyklepać. Załatwione. Sorry, że milczę, ale wolałem wam nie przeszkadzać w oglądaniu kocynki. Mieliśmy jednego gościa, kryptonim Argyros, półwysep arabski, głęboka konspiracja. Mieliście, tak? Tak, od wielu miesięcy się nie odzywa i to nas martwi. Może nie żyje, może zmienił stronę. Facet może być wszędzie. No i okej, zobaczmy, czy się misja włączy, czy będą problemy. Bla 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 bla, spierdolicie tam coś. Srata, srata, fiuto, kutu i... Pić prosto i drutu. Szkoda, że nie można Kutasowi UBA odstrzelić, zrobić mały sabotaż. Dobra, no, idziemy. Okej, okay, mamy kurwa, jesteśmy terrorystą i mamy pieprzone szkolenie. No, ruchy, ciulu, ruchy. Lecisz się jak hadra. Dobra. Okej. Okay. No, teraz co? Przodujemy sobie. Zmienimy sobie ładnie celownik. Jest bardzo fajne. Łyp. Na bliski, na daleki dystans. Suń się z drogi. Głosy strzelania są zajebiste, dosyć przekonujące. Czuć, że broń ma jebnięcie. Dobra, pójdź nas, ciulu. Dawaj amunicję i spieprzaj z drogi. Pieprzamy zombie. Ruchy, ile by czekał. Aha, dobra. Już skończyliście strzelać? Okej, okay, teraz będziemy mieli chyba małą misję na czas. Jest tu inna broń? Jest. Dobra. Symulacja samolotu. Szybciej, a co to ja kurde jest? Jestem powolnym terrorystą. Oczywiście w grze, a nie normalnie. Chowaj się, bo nas ten blaszany ludzik zabije. Może lepiej byłoby strzelać się
pojedynczymi pociskami, ale mam to w dupie. Marnujemy amunicję. Dobra, zmienimy se, pokaż łebek. A, ze sreńca stąd nie trafię. Dobra, jest to na czas. Dobra, zmienimy cykl. A, F. Siekierkę mamy tutaj, nie ma tego noża, jak w innych strzelankach. Dobra, otwieramy. Call of Duty też to zawsze jest, tutaj przynajmniej mamy do wyboru. A, sprawdźmy se shotgun. Peace. Boom. Dziwny strzelok. Drzwi, ale się żadna... Żadna dziura się nie zrobiła. Nie są te drzwi, dobra. Kubaniec twardy. Dobra, idziemy dalej, nie będziemy powtarzać tego zesraństwa. Piękne fajerwerki, kurde. Szkoda, że to nie była gwiazdka. A, firma Wydmuszka z Dubaju. Dużo przewozów między Dubajem, Karachi i Filipinami. Tamta komór pomogła. Okej, muszę sprytać. Jak się trzymasz? Dam radę. Jak zaczyna się polityka, zaraz chcą, żebyśmy zamiast strzelać tańczyli. A ja nie tańczę. Jasne. Czyli Mako to teraz działka wodu. Pewnie mu ta sytuacja nie pasuje, ale jest gotowy. Miejmy nadzieję. Niedługo wkraczają do akcji. No, wreszcie. Nie teraz, ale pozostań w kontakcie. No, sprawdź plecak, tak. Jeśli zginę, daj to mojej byłej żonie. To wszystko, co dostanie. Możemy tak czynać. Resztę sama już sobie wzięła. Jedna minuta. Jedna minuta. A, będziecie zaraz chłopaki skakać. Sam zwalniasz łodzie. Plecaki są, spadochrony działają, mam nadzieję. A nie butem upychane do plecaka. Tak, samolot leci w dół, tam jakieś miasto widać. Tak, skrzydła są, to nie Lost, zaraz się nie rozpieprzy. Najpierw łódkę, papa, druga. I ja na końcu, cholera jasna. I koniec. Okej. Jeśli chcecie zobaczyć więcej Medal of Honor Warfighter, napiszcie, a na pewno się pojawi. Hej.